Ale powiedz mi, co się stało z tymi ludźmi, określanym jako pokolenie Kolumbów, jako to pokolenie kamieni rzuconych na szaniec po wojnie? Część z tych ludzi przecież przeżyła. Jak to się stało, że dzisiejsi młodzi ludzie zapomnieli, że był, albo nie mówi im się już o tym, że był PKWN, mówisz, że były namiastki demokracji. Szukam, co mogło być podstawą takich namiastek demokracji, skoro był to czas po wielkiej burzy, kiedy Rosjanie spalili Kołobrzeg, prawda, i palili kolejne miejscowości, w których byli Niemcy właśnie po to, żeby zatrzeć te ślady. Czyli jakby zostały duże podłoże anarchii, która niosła ze sobą wojna. Co mogło być podstawą stabilizacji? I tego, co ty określasz jako demokrację jednak. O tyle właśnie mnie to zdziwiło i zaciekawiło jako wątek. To raczej powszechny przekonanie. Nie ulega wątpliwości, że elity, które przecież PKWN tak naprawdę to nie miał kim obsadzać stanowisk, a nie kim rządzić. To była garstka ludzi przywiezionych ze Związku Radzieckiego i oni dopiero zdobywali swoich zwolenników. Zdobywali różnymi metodami. Natomiast Polska przedwojenna jednak przez ludzi, którzy już byli przyzwyczajeni i którzy wiedzieli, jak wygląda demokracja, zaczęła funkcjonować normalnie. I zanim doszło do roku 1947, kiedy po prostu tak autentycznie naród po raz pierwszy w wyborach został oszukany, to przecież funkcjonowały starosta, funkcjonowali starostowie. Oni byli zgodnie z regułami prawodawstwa, nie takiego, które powstało, tylko wojennego, przedwojennego, bo ono wszystko było, to wszystko było adoptowane do warunków, które powstały, a więc do dekretów dwóch głównych, do PKWN-u po prostu i do dwóch ustaw o nacjonalizacji i o reformie rolnej. Wszystkie przepisy prawa przedwojennego jak gdyby do tego musiały być dostosowane. Ale no nawet jak przypomnimy sobie Andrzejewskiego, to przecież wtedy, kiedy on miał zastrzelić Szczukę, a więc sekretarza PPR-u, to przecież w czasie tej prawie orgistycznej tego przyjęcia w tej knajpie, to tam przecież byli wszyscy notable establishmentu takiego przedwojennego. Był burmistrz, był starosta, byli dyrektorzy, byli no wszyscy ci. Ale to jeszcze właśnie było przed, jak mówię, tymi wyborami, gdzie dopiero po wyborach, po zbrodniach w Krakowskim, gdzie funkcjonował, już zaczął funkcjonować, w trakcie, czy po już w zasadzie zakończonej akcji Wisła, to już wtedy jak gdyby odsłoniło się prawdziwe oblicze tego, co nadchodzi. A przecież sam fakt jak gdyby przyjazdu Mikołajczyka miał dowodzić i dowodził, że tutaj to powinno w jakiś sposób się przeniknąć, połączyć te dwa nurty, zachodni i wschodni. No ale oczywiście Stalin do tego nie dopuścił, bo wiedział, czym by się to skończyło. Skończyłoby się to prawdopodobnie tym, że Polska by wypadła zupełnie z orbity państw, które on chciał zająć. I tak, przecież ty jesteś o wiele młodszy ode mnie, ale musisz sobie z tego zdawać sprawę, że i tak w naszym kraju, w Polsce, to wszystko, co się działo, to było małe piwo w porównaniu do tego, jak stalinizm funkcjonował w Czechosłowacji, w Rumunii, w Bułgarii, w Albanii na początku. Przecież Albania, nawet wtedy, kiedy wystąpiła z Układu Warszawskiego, to ona wcale nie poszła ku demokracji, tylko ona poszła ku Chinom, w których była rewolucja kulturalna. A rewolucja kulturalna, te 10 lat w Chinach, To było, no czegoś takiego jeszcze w dziejach świata chyba nie było, poza zbrodniami Khmerów, które zamordowali własnego narodu 1,5 czy 2 miliona haczkami do kopania ziemi. No więc ja oczywiście tego nie mówię, mówiąc o tej pewnej łagodności tego systemu za jakiekolwiek usprawiedliwienie, nie. Bo tam tak samo funkcjonował,
aparat bezpieczeństwa, tak samo skazywali ludzi bez sądu, tak samo zabijali strzałem w tył głowy, tylko że to wszystko jak gdyby odbywało się na mniejszą skalę, co nie oznacza, że ten system zbrodniczy nie funkcjonował. Ale najlepszym przykładem, to już powiem z własnego doświadczenia, najlepszym przykładem tego, jaki on był słaby, to to, że w roku 1955 wykazano, że spółdzielni produkcyjnej w Polsce jest ponad 11 tysięcy. A w roku 1956, po wiecu z Gomułką w Warszawie na placu Defilad, okazało się, że pod koniec roku spółdzielni produkcyjnych jest 1200. Czyli co to oznacza? Że nagle 9 tysięcy spółdzielni się rozpadło. A co to oznacza? To oznacza, że chłopi odebrali ze spółdzielni swoje konie, swoje krowy, swoje świnie i swoją ziemię. A jeżeli tak, to oznacza, że to się w ogóle nic nie przyjęło. Tylko że ludzie czekali po prostu na okazję. W odróżnieniu na przykład od Czechosłowacji, gdzie spółdzielnie produkcji nie istniały do dzisiaj tak naprawdę. No może już dzisiaj nie, bo zmieniły się zupełnie warunki gospodarowania, prawda? Jednak chociaż spółdzielczość w ujęciu duńskim jest przecież znakomicie funkcjonującą gałęzią, prawda? I tam spółdzielczość, ale jako spółdzielczość, no ma się znakomicie i dobrze, a Dania jest jednym z najbogatszych krajów świata. I w tym wszystkim to harcerstwo próbowało się znaleźć. Oczywiście zarzucano ówczesnemu kierownictwu, między innymi także duchowi Kamińskiemu, mówienie wtedy o pedagogice w roku 1946 Baden-Powellowskie jeszcze uchodziło na sucho, ale o tej samej pedagogice i konstruowanie programu według starych zasad w roku 1948 to już było odchylenie nacjonalistyczne i po prostu rok 50 to jest likwidacja ZHP i wcielenie tej organizacji do ZMP. I powstały po prostu w strukturach wojewódzkich Związku Młodzieży Polskiej powstały wydziały harcerskie. I od roku 50 do 55 ZHP z nazwy funkcjonowało jako wydziały harcerskie. Później dopiero powstała taka efemeryczna, krótko trwająca organizacja harcerska Polski Ludowej, OHPL, która dobrowolnie przekształcała się w odrodzające się później, połączyła się w odrodzające się później ZHP. Ale po co ja to w ogóle mówię? Bo to można było w ogóle tą całą historię niezbyt precyzyjnie przeze mnie opowiadaną opuścić. Mówię o tym dlatego, że cały czas i przed wojną, i zaraz po wojnie, i nawet wtedy, ja jestem to w stanie udowodnić, kiedy tym harcerstwem zajmowała się to Związek Młodzieży Polskiej, kiedy ono było socjalistyczne do spodu, do krwi, przede wszystkim hasłowo to, bo przecież tutaj sposób zainteresowania dzieci pozostawał ten sam, ten nurt prawdziwej dziecięcej pedagogiki zawsze znakomicie funkcjonował. I nawet jak Świat Młodych, rewelacyjna gazeta, którą czytało, no nie chcę powiedzieć miliony, ale setki tysięcy nastolatków, w latach 50-56 organizował turnieje różnego rodzaju, przede wszystkim sportowe. To ich konstrukcja, gdybyś teraz to prześledził, to była naprawdę znakomicie dostosowana do wieku. Natężenie zadań było takie, że dziecko mniejsze mogło je zrobić, dziecko większe musiało to zrobić, bo coś tam, prawda, no naprawdę to wszystko, a więc jak gdyby podskórnie, gdzieś tam, coś tam, to wszystko funkcjonowało zgodnie z założeniami tej pedagogiki, która się okazuje takim bardzo, bardzo uniwersalnym przesłaniem w wychowaniu dzieci, prawda? Już nie mówię o tym, że wszystko udawało się to,
gdzie dziecko o wiele lepiej jak normalnie, gdzie dziecko widziało osobiste zaangażowanie się nauczyciela czy wychowawcy. Jeżeli był przykład dorosłego człowieka, to wtedy dzieci szły jak w dym za tym, prawda? A poza tym trzeba pamiętać, że Polska powojenna do 56, ba, do 69, do końca rządów Gomułki, była Polską bardzo zgrzebną. Tam dzieciak się cieszył dosłownie ze wszystkiego. Ja pamiętam, jak w klasie czwartej kupiłem, czy dostałem piłkę za 15 zł, to było coś tak niebywałego, że moja radość trwa do dzisiaj z tego faktu. Że ja wtedy dostałem pieniądze na to, żeby sobie kupić tą piłkę, prawda? A piłka kosztowała 15 zł, to było dużo, bo przeciętna pensja wtedy wynosiła tam powiedzmy 600 czy 700 zł, więc to był jakiś wydatek dla rodziców, ale całe, wszyscy, jak moi koledzy, wszyscy cieszyli się, a więc klocki, piłka, udział w grze, wędrówka czy coś tam, to wszystko były wartości, które były bardzo doceniane. I dlatego, kiedy myśmy konstruowali program dla harcerstwa starszego już teraz, prawda, w latach 81, 82, 83, ja z uporem maniaka wszystkim moim kolegom z Wydziału Starszo-Harcerskiego zwracałem uwagę na to, że każdy program musi, nie może opisywać rzeczywistości obecnej, musi wyprzedzać w jakiś sposób obecne zainteresowania adresatów.